Jak wybrać najlepszą matę dla dziecka? Dostępność produktów teraz na rynku jest tak szeroka, że naprawdę trudno się zdecydować na jedną rzecz i nie wiadomo tak naprawdę czym się kierować. Ja Wam pokażę, na jakie trzy maty ja zdecydowałam się dla Bobusia. Pierwsza to mata aktywizująca od marki Little Touch. Jest to mata, która ma bardzo dużo elementów tutaj. Lusterko, grzechotkę, piszczek. Do tego jest dość gruba, dzięki czemu izoluje nam zimną podłogę. Jest też bardzo fajna pod kątem przechowywania, ponieważ możemy ją zrolować i zajmuje nam mało miejsca. Druga mata to mata edukacyjna od marki Little Touch. I tutaj mamy funkcjonalność jako dwa w jednym. Górę, czyli pałąk, możemy odpiąć sobie od maty i korzystać z maty oddzielnie, ale również możemy korzystać z maty razem z pałąkiem. Zabaweczki, które mamy przy tym pałąku, posiadają lusterko, szeleścik, grzechotkę. Pałąk w bardzo prosty sposób możemy zdemontować, a sama mata jest takiej grubości. I ostatnia, najprostsza mata od marki Sleepy, która jest z przesłodkimi uszkami. Ona jest najcieńsza z nich wszystkich. Mata jest okrągła, ma 120 cm średnicy. Jest wykonana z certyfikowanego weluru i pikowana z dwóch stron. A Tobie która mata najbardziej się spodobała?